Hej, hej, witam wszystkich w następnym odcinku, w kolejnym odcinku Let's Play Gothic 2 Noc Kruka. Nagrywam to na świeżo, także dostaniecie to jutro. Dlatego przeczytałem wasze komentarze, a przynajmniej starałem się przeczytać. Ważna wiadomość. What the fuck is that? I ktoś powiedział, że ominąłem jakąś kamienną skrzynkę tutaj w tym pomieszczeniu, więc zaraz sobie zobaczymy. Jeszcze tą ważną wiadomość. Wisiała w chacie na bagnie z gospody w obozie bandytów. Ważna wiadomość, proszę bardzo. Hej ludzie, Low zniknął na bagnie. Pewnikiem zażarły go węże. Co gorsza, wraz z nim zniknął klucz do drzwi. Ten, kto go znajdzie, będzie mógł zatrzymać rzeczy Low Snuff. No to już akurat wiemy. I tutaj niby ominąłem, przepraszam, jakąś kamienną skrzynię. A rzeczywiście. Dziękuję bardzo. Dwa razy w prawo, raz w lewo. Aj! Okej, okay, dobra. Przepis na podwójny młot Low. O, proszę, proszę, proszę. Podwójny młot Low. Przepis na podwójny młot Low. Zobaczmy. Weź starty dobry młot Low i przedestyluj go jeszcze raz. Ten wywar może przyrządzić jedynie ktoś doświadczony w destylacji. Profan może od tego nie tylko oślepnąć, ale też całkiem wyzionąć ducha. No ale co ja mam zrobić w takim razie z tym przepisem? Czyżby był Snaf nim zainteresowany? Ja nie jestem nie jestem jakoś zaawansowanym destylantem, jak można to tak nazwać. Zaraz, zobaczmy, czy w ogóle mogę przygotować takie rarytasy tutaj. Sprawdźmy. Spróbuj przygotować młot Low. Młot Low z podwójną zawartością rumu. Za mało składników. Może trzeba normalny młot Low zrobić. Za mało składników. A co ja potrzebuję na podwójny młot Low? Nie, na sam młot Low. Przepis na młot Low. Tam były dwie rzepy, spora gość jednego ziela i kły błotnego węża. I chyba kły błotnego węża nam już brakuje. Rzepa jeszcze jakaś tam na pewno będzie, a dwie rzepy, no to jest trochę mało. Kły błotnego węża, no kły błotnego węża nam chyba brakuje. Dobra, przy okazji... tam coś było? Kocił. Dobra, to nie. Jeżeli będę miał możliwość jakąś kupić u jakiegoś handlarza, to może kupię. Bo chyba hajsu mam od gromu. No, 69 tysięcy, więc... Możemy szaleć! Możemy iść na panienki! Żartowałem. Musiałbym nazwać ten odcinek, znaczy dopisać 18+. Dobra, gdzie był ten gościu, który... Czemu mi tak dziwnie chodzi ta gra? Dobra, Esteban Not. Ochroniarz Not. Który to mi chciał coś sprzedać? Ktoś mi chciał coś tutaj wcisnąć. Może być tak dalej. A, tam jest ten sklepikarz. Proszę, proszę. Bez właściwego klucza. Jakaś taka mała skrzynka i potrzebuje klucza. Bez jajec. Nie musisz. Fisk. Ale zaraz Fisk kurna był w tym. Pokaż mi swoje starym obozie w jedynce. Cóż ja od ciebie mogę kupić? Ognisty korzeń. Rzepy sobie weźmie wszystkie. Ziele letnicze nie bardzo. Korzeń leczniczy, rdest polny. Kurde, nie ma tych. Nie ma kół błotnego węża. One zapewne były drogie. A jak ja wejdę ci do chaty, to czy ty się... Patrzcie. On się nawet nie kapnął. No niestety, nie dostaliśmy żadnych punktów doświadczenia. Tutaj mamy stół alchemiczny. Czasami na tych stołach alchemicznych coś... O, proszę, proszę, proszę. Czy ten pan nie będzie miał nam za złe, że skorzystamy z jego fantastycznej kamiennej skrzyni? Aj. Ajajaj, myślałem, że już otworzę. Jasny gwint. No nie. No nie, kurde, już zapomniałem. Dobra. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo, lewo. Prawo. Lewo, okej. Ło. No i to tylko za takie gówno. Za przeproszeniem. Zobaczmy, ile mamy wytrychów. Czy się opłaca wczytywać grę, czy nie. W ogóle, czy się opłaca tutaj zaglądać. Narażać się na...
Róg cię nie stwara, to akurat mi nie jest potrzebne. Gdzie mam moje wytrychy? Wytrychy! Żwaczka? Nie. Wytrychy. Gdzie są moje wytrychy? O, 14. 14 wytrychów, to jeszcze możemy się trochę pobawić. Nie chcę mi się po prostu wczytywać tej gry. I tyle. Dobra. O, to kufer. O, na szczęście nie trzeba go otwierać. No i proszę, tutaj mamy, kurde, chyba trochę bardziej wartościowe rzeczy, chociaż nie, tam były jakieś takie duże eliksiry. Rzućmy okiem i pójdźmy do Estebana. Rzućmy okiem na Estebana. Podejdźmy do Estebana, zobaczmy, co on od nas chce, bo on tutaj trzęsie tym wszystkim. Więc może będzie miał dla nas jakieś zadanie. Albo przynajmniej da nam czerwony glade, znaczy tą czerwoną bryłkę, dzięki której będziemy mogli wejść do środka. Ale zanim, czy ktoś będzie miał coś przeciwko, że ja tutaj wejdę? Nie. Mikstura szybkości też się przyda. Jak trzeba będzie gdzieś szybko zapierdzielać, a nie będzie mi się chciało ciąć odcinka, to się przyda. Strasznie tutaj mają ubogo. No ale dobra, niech będzie. Esteban, co tam ciekawego? Więc to ty jesteś tym gościem, który wywalczył sobie wejście do obozu. Wieści szybko się rozchodzą. Franco był twardy. Nikt nie śmiał mu się przeciwstawić. Nikt poza tobą. Mówię to tylko po to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jeśli spróbujesz tego samego ze mną, zabiję cię. Spoko. Potrzebuję lepszego pancerza? Potrzebuję lepszego pancerza. Po co? Masz już zbroję. Musi ci wystarczyć. Nie. Chcę wejść do kopalni. Oczywiście, że tak. Rozmawiasz z właściwą osobą. No każdy, wiem, kto pracuje w kopalni, dostanie ładny udział w złocie. Zrobiłem tak zwany research. Ja odpowiadam za czerwone kamienie, bez których Torus nikogo nie przepuści. Ciekawe, czy Torus by nas pamiętał i czy będzie do nas pałał miłością, czy jednak nie. Daj mi jeden z tych czerwonych kamieni. Pewnie, ale nie za darmo. Zwykle domagam się pewnego udziału w wykopanym złocie. Jak tam twoja sprawność w kopaniu? Znasz już parę sztuczek, prawda? Gdybym dał ci czerwony kamień, to na pewno nie dlatego, że jesteś wykwalifikowanym kopaczem. Nie. Mam dla ciebie inne zadanie. Proszę, proszę. Tak? Jeden z bandytów próbował mnie usunąć. Jednak to on został usunięty przez moich strażników. Pewnie chciał zająć twoje miejsce, co? To był dureń. Skretyniały oprych. Szczerze wątpię, że sam wpadł na ten pomysł. Nie, wykonywał czyjeś zlecenie. A ja mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Nieważne, kto wysłał zabójcę, zapłaci za to. Znajdź go, a ja wpuszczę cię do kopalni. Właśnie dlatego przysłał mnie tu Senian. Senian? On też dla mnie pracuje. Kazałem mu mieć oczy szeroko otwarte. No właśnie, od czego mam zacząć, bo tutaj jest problem. Od czego mam zacząć? Wszyscy w obozie wiedzą o tym incydencie. Tak więc nie musisz tego trzymać w tajemnicy. Spróbuj się dowiedzieć, kto jest po mojej stronie, a kto nie. Porozmawiaj ze Snafem, ten gruby kucharzyna zawsze dużo wie. O proszę, a od niego mamy informacje za darmo. Co do... Słuchaj, mam także i... Wróć, gdy... Okej, okay, czyli musimy znowu zrobić następny research i ze wszystkimi porozmawiać, popytać... O właśnie. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Słuchaj uważnie. Chcę, żeby coś z tym zrobić. Jasne? Mam własne problemy. Sam jestem poszkodowany. Jak to? Słono, zapłaciłem za moją ostatnią przesyłkę, ale nigdy do mnie nie dotarła. Jakaś świnia ją zabrała. Ktoś mi ją ukradł. I to jeden z naszych. Co to za przesyłka? Co to za przesyłka? Paczka pełna wytrychów. Miała zostać odebrana od piratów. Ale przechwycił ją gość imieniem Juan. A tyle złota za nią dałem. Ten sukinsyn ukrywa się gdzieś na bagnie. Ja wiem gdzie. Juan pracował dla Estebana. Co? Nie udawaj. Wiedziałeś o tym. Masz rację, ale chyba rozumiesz, czemu ci o tym nie powiedziałem. Każdy w obozie wie, że pracujesz dla Estebana. Nie mam zamiaru się w to wplątać tylko dlatego, że chcesz ten swój czerwony kamień. Nie wierzę ci, tak naprawdę to nie pracuję dla Estebana. Rozumiem. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, co mam wybrać. Rozumiem.
Dobrze, nie krzycz. Ktoś może nas podsłuchiwać. Okej. Coś tam się dowiedzieliśmy. Porozmawiajmy jeszcze. A może coś już się uda wywnioskować? Dużo by mnie to kosztowało. Co do tego zada? Słuchaj, wróć. A nie, czyli w takim razie nie mamy nic konkretnego. Na razie oczywiście. Będziemy rozmawiać z osobami praktycznie, które tylko mają jakieś imiona. Tak jak już wspomniałem, zazwyczaj to te NPC dużo wiedzą. Handlujesz może sprzętem kowalskim? Huno chyba ma stal. Ja mam tylko kilka kawałków rudy. Ale one nie są na sprzedaż. Ruda to jedyna cenna rzecz, jaką posiadam. Okej. Pracujesz dla Huno? Chciałem zarobić trochę złota, zacząłem więc pracować dla Huno. Od tamtej pory, od Estebana, nie dostałem już nic. Powiedział mi, że nie jestem już potrzebny. Tak więc praca dla Huno to moja jedyna szansa. Spoko! Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Nic. Nie mam z tym nic wspólnego. Czego ode mnie chcesz? Wszystko w porządku? Człowieku, ja chcę tylko... Dobra, dam ci spokój. Gościu jest tak wydygany, że po prostu powiedziałbym, byłby spieprzył, jak ci pieprz rośnie. Od razu widać, że znasz się na swoim fachu. Już to kiedyś słyszałem. Przynosisz stal? Stal? Nie, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Wyglądasz znajomo. Spotkaliśmy się wcześniej? No przecież. Oczywiście, w starym obozie. W starym obozie, racja. To ty jesteś tym wścibskim gościem. Czemu wszyscy że myślą, że nie żyje? Nie żyje. Wszyscy tak sądzili. Kto jeszcze przeżył? Paru ludzi. Niektórzy uciekli z krukiem, tak jak ja. Wielu zginęło w obozie. Powiedz mi o ucieczce. Opowiedz mi o ucieczce. Kiedy przestała istnieć bariera, zapanował chaos. Niektórzy się ukryli, inni uciekli, a wszystko zostało splądrowane. Co zrobiłeś? Próbowałem uciec z obozu, gdy nagle zrobiło się strasznie jasno i poczułem straszliwy ból. Trafił mnie cholerny piorun. Ciągle mi się zdaje, że go słyszę. Później dowiedziałem się, że znalazł mnie Torus i zabrał ze sobą. No proszę, Torus to jednak dobry gość. Potrzebuje lepszej zbroi. Cóż, możesz ją mieć. To, że jest taka droga, to wina Estebana. Ten parszywy pies ściąga haracz z każdej sprzedanej przeze mnie zbroi. Kup ciężką zbroję bandytów za 2100. Na razie ci podziękuję. Zobaczmy jeszcze handel, zanim przejdziemy do pierwszej siły. Plus 5 do siły. Dużo kilofu. A miecz. Premia do walki bronią jednoręczną to nie. Aha, no jeszcze o tym Estebanie. A co do próby zabójstwa Estebana? Czego ode mnie chcesz? Szukam osoby, która zleciła zabójstwo. I przyszedłeś z tym do mnie? Myślałem, że możesz coś wiedzieć na ten temat. Ale nie wiem. No tak. Czyli kolejna osoba, która nic nie wie. Schodzimy w takim razie niżej. Czyli wracamy się do osób, które... Być może coś będą wiedzieć. Czy ktoś tutaj... A ten co robi? A piecze sobie. Dobra, mamy tutaj Fina i mamy Lenara. Może oni coś będą mieć. A co do próby zabójstwa Estebana? Tak? Wiesz, kto stoi za tym wszystkim? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Chcę porozmawiać z tym gościem. A czego od niego chcesz? To nie twoja sprawa, mam dla niego ciekawe informacje. Chcę załatwić Estebana i szukam sprzymierzeńca. Mam dla niego ciekawe informacje. Nie jesteś w zmowie z tym klientem, prawda? To nie twoja sprawa. No i? Cóż, na ten temat także nic nie wiem. A zostaw mnie samego z tym... Czyli jednak nie udało nam się nic dowiedzieć. A co do próby zabójstwa Estebana? Tak? Wiesz, kto stoi za próbą zabójstwa? Oczywiście. To na pewno sprawka Emilia. Jak szalony biegał do kopalni i rył tam niczym kryt. Ale od czasu próby zabójstwa siedzi na ławce i wcale się z niej nie rusza. To jasne. Aby wejść do kopalni, musi mieć czerwony kamień Estebana. Ale pewnie już nie śmie spojrzeć mu prosto w oczy. Emilio? Ale dlaczego Emilio życzyłby śmierci Estebanowi? A skąd mam to wiedzieć? Może ma koleżkę, który chciałby zająć miejsce Estebana?
Tak, to miałoby sens. Emilio opowiadasz, to jeden też z tych chyba kopaczy, nie? Fortundo może coś... Zielony? Nie zielony nowicjusz. Boisz bagienne ziele, mogę ci pomóc. Nie, ten jest za bardzo naćpany albo na głodzie, żeby mi coś, cokolwiek powiedział. Emilio, a zanim jeszcze z Emilio pogadamy, porozmawiamy tutaj z osobami w karczmie. Lucia. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Nic. Aha, no to dzięki. Fajnie się z tobą rozmawiało. Bezi w ogóle nie podjął bardziej tematu. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? A więc szukasz ludzi, którzy są za to odpowiedzialni? Nic o tym nie wiem. Skąd niby miałem się dowiedzieć? Siedziałem jeszcze w bagnie, gdy cała ta historia miała miejsce. Dobra, przyjdę później w takim razie. A pan Snaf. Ty! Co wiesz na temat próby zabójstwa? Chodzi o ten zamach na Estebana? Wiesz, skąd wieje wiatr. Oberżysta widzi wszystko, ale nie bierze niczyjej strony. No, w takim razie co wiesz? A więc coś wiesz? Tego nie powiedziałem. Co byś zrobił na moim miejscu? Zastanowiłbym się, co wiem na temat osoby, która zleciła zabójstwo. Po pierwsze, był to najpewniej jeden z bandytów, czyli jest tutaj w obozie. Po drugie, skoro jest w obozie, to znaczy, że cię obserwuje. Po trzecie, jeśli dojdzie do wniosku, że stoisz po stronie Estebana, to nigdy się nie ujawni. Pytanie brzmi, jakie masz szanse na znalezienie tego człowieka? Nikłe? No to jakie mam szanse na znalezienie tego człowieka? No wszystko się może zdarzyć. Dziękuję. Hej, nie powiedziałem ci nic, czegoś byś wcześniej nie wiedział, jasne? No, tak też sądzę. Co ludzie sądzą o Estebanie? O kogo ci dokładnie chodzi? Finlener Emilio. Co Emilio sądzi o Estebanie? Wydaje mi się, że nie zapaliłby świeczki na jego grobie. Rozumiesz, o czym mówię? O proszę, czyli mamy już... Co wiesz na temat Pola? Wydaje mi się, że nie przepada za Estebanem. Pracuje dla Huno, więc nie schodzi już do kopalni. Okej, Huno. Huno lubi Estebana? A, Huno. Właściwie nic o nim nie wiem. Ta informacja jest za darmo. Wszystkie są za darmo. Co mi powiesz o Finie? Dobry kopacz. Ma zmysł do szukania złota. Z tego powodu Esteban go szanuje. Wydaje mi się, że się nawzajem dobrze dogadują. Co Lenar myśli o Estebanie? O ile dobrze wiem, Lenar nie myśli. Dobre. Co powiesz o Senianie? Senian jest jednym z ludzi Estebana. Pracuje dla niego już od pewnego czasu. Okej. Co możesz mi powiedzieć o Fisku? Fisk to Fisk. Płaci haracz Estebanowi i oddaje mu część towarów, które dostaje od piratów. Wydaje mi się jednak, że Esteban za bardzo go nie obchodzi. Dobra, czyli jeszcze coś mamy. A jakie jest twoje zdanie o Estebanie? Kto o nim mówi, szybko kończy martwy. No dobra, czyli nic tak praktycznie się nie dowiedzieliśmy wartościowego, ale cały czas mamy jeszcze możliwość porozmawiania z Emilio i sobie zapiszemy, bo wszystko się może zdarzyć. Co wiesz o próbie zabójstwa? Hej, nie mam z tym nic wspólnego. O, wyczuwam w jego głosie, że coś ma. Lenar powiedział mi o tobie kilka ciekawych rzeczy. Lenar? Ten gość to idiota. Na pewno to zauważyłeś. Nie. Powiedział, że nie byłeś w kopalni od czasu próby zabójstwa. Nic nie wiem. Zmówiłeś się z Senianem, tak? Jesteście w zmowie z Estebanem. Słyszałem, o czym gadaliście. Esteban ma nas gdzieś. Dlaczego mam ufać jego ludziom? Zostaw mnie w spokoju. Hej. O, Senian może coś jeszcze wie. Już z nim rozmawiałem. Wspominał coś o próbie zabójstwa. Mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz coś o tej sprawie?
Niewiele więcej niż ty. Sam szukam tego człowieka, ale najbardziej interesujące jest to, że... Zamieniam się w słuch. Chcę, żebyś dobrze wykonał swoje zadanie. Masz znaleźć zdrajcę, a gdy go znajdziesz, zabij go. Dla mnie. Nagroda przypadnie mnie. Nie zapominaj, że mam list gończy na ciebie. Rób swoje i spraw się dobrze. Wiesz, co się stanie w przeciwnym wypadku? Powiedziałbym, że nie ma mowy. Nie ma mowy. Do czego mógłbyś mi się przydać? Hej, chłopaki, patrzcie, kogo tu mamy. No, zapraszam. To musiało boleć. No musiało, musiało i bolało na pewno. Miecz, walka bronią jednoręczną, wytrychy przydadzą się. Trzeba było ze mną zadzierać. Nie. Powiedz mi, dlaczego Senian zawołał: patrzcie, kogo tu mamy. Chodziło o nieuregulowany dług. Masz jakiś problem? Nie, skąd? Nie mam żadnego problemu. Wprost przeciwnie. Ten gnojek pracował dla Estebana. No właśnie. Pomóż mi znaleźć człowieka, który zorganizował próbę zabójstwa. Nie, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No jeżeli taki idiota jak Lenar zauważył twoje dziwne zachowanie, Esteban szybko coś zwącha. Ja? Cholera. Podam ci tylko imię. Nie powiem nic więcej. Słucham. Huno. Idź do Huno. On musi coś wiedzieć. Huno, powiadasz? Jaki masz problem z... Ta świnia myśli tylko co kilka dni... A dobra, 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 to już słyszeliśmy. W takim razie mam iść do Huno, ona nasza do Kajfasza. Huno nic nie wiedział, ale być może coś z niego wyciśniemy. Huno, co przed nami ukrywasz? Kochany Drewalu. Słyszałem trochę ciekawych rzeczy na twój temat. He? Emilio zdradził twoje imię. Na pewno wiesz coś na temat próby zabójstwa. A więc porozmawiałeś sobie ze starym Emiliem, co? Może też powinienem z nim porozmawiać. Jestem pewien, że to pomoże mu zmienić zdanie. A teraz słuchaj. Zabieraj stąd swój tyłek, zanim przestanę nad sobą panować. Następny, tak? Słyszałem? Znowu zaczynasz? Mam nadzieję, że tym razem to coś ważnego. Emilio zdradził twoje imię. A więc porozmawiałeś. Może też po... Nikt nie chce ze mną rozmawiać już. I gdzie mam się udać? Jestem zagubiony. Być może jeszcze raz do Emilia. Podejdziemy jeszcze raz do Emilia. I zapytamy się... Nie, koniec. Nic nie możemy się zapytać. W takim razie podejdźmy jeszcze do Snafa. I być może oszacuję nasze... Hey. Jakie mam... O, właśnie. No to jakie ma... Musisz załatwić jednego z ludzi Estebana. Człowiek, którego szukasz, ale tak łatwo nie ujawni swojej tożsamości. Musisz wymyślić coś więcej. No pewnie. Dokładnie. Czyli... Zabiłem jednego z ludzi Estebana. Czyli co, w takim razie muszę teraz ze wszystkimi porozmawiać, żeby ktoś się do nas odezwał. Albo musimy zrobić jeszcze coś więcej. Przyjdę później. Czyli tak, zabiliśmy Seniana, rozmawialiśmy z Huno, rozmawialiśmy z Emiliem, z Fino, porozmawiajmy. Zostaw mnie sam. Nie, ten też nie chce z nami nic rozmawiać. Lenar? Też nic. Być może ktoś, jakiś gość w bramie albo poza obozem? Zaczyna się już robić ciemno i to mnie przeraża. Może ty coś będziesz wiedział, kochany Ramon. Hej, ty. Koniec. Nie, no nic, nic, nic się nie dowiemy. Fuck. Wy jesteście sami bandytami. Carlos. O. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Torus kazał mi wpuścić do obozu kogoś nowego, gdy zabójca będzie już gryzł ziemię. A Franco przysłał Logana. Hej, ja tylko wykonuję rozkazy Torusa. Nie wiem nic o samej próbie zabójstwa. Kurde. Czyli, nie wiem, podejdę chyba już tylko i wyłącznie do Estebana, bo nie mamy żadnych innych poszlak. Nie mamy żadnych innych tropów.
Być może jeszcze do Fiska. Być może jeszcze podejdziemy do Fiska. Ten tutaj sobie leży wygodnie. Może Esteban nam coś poradzi. Ale w sumie też nie fajnie, jakby ktoś widział nas, że rozmawiamy z Estebanem. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Ty nie. Fisk, może coś wiesz. Że jednak. Nie, handel. Tylko handel. Ech, nikt nie ma informacji. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Karczmarz na pewno coś wie, ale niestety nie chce powiedzieć. Tak nikt nie pyta. Co do tego zadania. Słuchaj, mam także inne sprawy, którymi muszę się zwróć, gdy dowiesz się, kto to. Szczerze powiedziawszy, paczka pełna wytrychów, próba zabójstwa. A może porozmawiamy z tym, z Torusem? Może tam do niego podejdziemy, może on coś wie. Sądzisz? Znasz zasadę! Zapomnij o. Pewnie! Ale zasady dotyczą wszystkich. Idź z powrotem. Jeśli spróbujesz wejść na górę bez pozwolenia, strażnicy, jak ci się coś nie podoba, to idź porozmawiać z Estebanem. On jest odpowiedzialny. Dobra, czyli Torus nas pamięta, ale jak zwykle twarde zasady i nas nie wpuści. O, właśnie, zapomniałem, że jeszcze możemy porozmawiać z tym gościem. Huno jest podejrzanym w sprawie usiłowania zabójstwa. Nic o tym nie wiem. Nikt nie chce wiedzieć. No, tak powiedział, że chyba jednak coś wie. Pracujesz dla niego, musisz coś wiedzieć. Nic nie wiem, naprawdę, muszę dalej pracować. Oj, nie, chwila. Kochany Paulu. Wiesz, co zrobi Esteban, gdy się dowie, że kryjesz Huno? Człowieku, zostaw mnie w spokoju, nie miałem z tym nic wspólnego. Paul! Mogę ci opowiedzieć o takich. Dobrze, a teraz powiesz mi wszystko, co wiesz, albo stłukę cię na kwaśne jabłko. Nie możesz mnie tak traktować tylko dlatego, że pracujesz dla szefa. Ależ oczywiście, że mogę. Nie zbliżaj się. Paul! Wiem tylko tyle, że Huno nie lubi Estebana. Działa mi na nerwy, opowiadając, że Esteban cały czas psuje mu interes. Nigdy nie komentowałem tych spraw. Mogłem się domyślić. Widzisz, to nie było takie trudne, prawda? Czyli wracamy znowu do Huno. Zapiszmy. Bo może wywiązać się znowu bójka. Słyszałem trochę ciekawych rzeczy na twój temat. Znowu zaczynasz? Mam nadzieję, że tym razem to coś ważnego. Paul powiedział, że nienawidzisz Estebana. Czyżby? Coś jeszcze? Emilio zdradził twoje imię. Na pewno wiesz coś na temat próby zabójstwa. A więc porozmawiałeś sobie ze starym Emiliem, co? Nie tylko on ciebie podejrzewa. Oho, coś ciekawego nam zdradzi. Jak to? Zauważyliście, że ma inną broń u boku? Jeśli stoisz za tą próbą zabójstwa, zapłacisz za to. Jeśli stoisz za tą próbą zabójstwa, to zapłacisz za to. Jesteś idiotą! Naprawdę zamierzasz podlizywać się Estebanowi? Spadaj stąd. Czego jeszcze chcesz? Spadaj! Czego jeszcze... Jezu! To się nigdy nie zmieni. Dobra, czytajmy sobie tego save'a i spróbujmy tą drugą opcję. Dlatego, że ten gościu się tutaj kurde przyfrizował. To już słyszeliśmy i spróbujmy opcję, że spróbujemy się ze zleceniodawcą dogadać. Chcę się dogadać ze zleceniodawcą zabójstwa. Wystąpisz przeciwko Estebanowi? Naprawdę? Więc to udowodnij. Zbyt długo już czekam na dostawę stali od piratów. Domyślam się, że przejął ją Esteban. Chce sprzedać mi stal po wyższej cenie. Oczywiście sam nie brudzi sobie tym rąk. Ma na usługach paru bandytów z bagna. Skąd o tym wiesz? Pijani bandyci dużo mówią. Ten gadatliwy bandyta ma jakieś imię? Nie powinno cię to obchodzić. Ale gość, którego szukasz, nazywa się Juan. Jednak od dawna nie widziałem go w obozie. A ja wiem, gdzie jest Juan. Będziesz musiał poszukać go na bagnie. I nie będę musiał dużo szukać. W porządku, zrobię to dla ciebie. Okej. W porządku, zrobię to dla ciebie. Dobrze. Zobaczymy, czy mogę ci zaufać. Ale. W tym odcinku to już będzie tyle. Nie ruszyliśmy się. Nie ruszyliśmy się za daleko, jak widzieliście. Ale ciekawe zadanie. To jest możliwe. Nie tylko latanie
z moim laserowym mieczykiem po bagnach, ale też zadanie quest, które wymaga dosyć dużo od nas i taki jest urozmaicony. Właśnie to mi się podoba w Gothicu, że w Gothicu są misje różnorakie tak naprawdę, nie są na jedno kopyto, idź zabij, idź przynieś, idź znajdź, tylko naprawdę trzeba trochę pogłówkować, no ale dobra, mniejsza z tym. Widzimy się w kolejnym odcinku i poszukamy tego Juana, który wiemy tak naprawdę gdzie jest i tej paczki stali. No to co? Kończymy. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to dajcie znać. Dzięki za wasz czas, na razie, do usłyszenia, cześć! Wcześniej czy później musiało się to...